Witam Was kochani w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj ulubiona Wasza seria, czyli haul lumpeksowy. Byłam dzisiaj na łowach lumpeksowych i dorwałam tyle fantastycznych perełek, że już nie mogłam się powstrzymać, aby Wam od razu nie nagrać. Także zobaczcie. Mam tutaj całą torbę naprawdę wspaniałych rzeczy. Za wszystkie te rzeczy zapłaciłam 75 zł. Z tym, że za torebkę zapłaciłam 20 zł i za kurtkę 30. Czyli w sumie za pozostałe rzeczy łącznie wyszło mi tam 32 zł czy jakoś, czy 30, nie pamiętam teraz dokładnie, widziałam tak tylko kątem oka na kasie. I aż sama jestem w szoku, że mi się udało takie dorwać, bo dostawa była we wtorek, dzisiaj mamy piątek, także nie zostały wykupione, co mnie bardzo cieszy, bo mogłam ja je wziąć. I zacznę od pierwszej rzeczy. Jest to rzecz, którą gdy zobaczyłam, nie mogłam się totalnie powstrzymać, żeby jej nie wziąć. Jest to taka torebeczka. Zobaczcie, to jest taka naprawdę vintage torebka, która mi się kojarzy z taką bardzo, bardzo modową. Ona jest takiej skórki. I powiedzcie, czy ta torebka nie jest przepiękna. No idealna taka do ręki. Jest to coś innego. Ale wydaje mi się, że naprawdę rzadko gdzie można by było dostać tak fajną torebkę. To zależy od gustu, czy ona się będzie podobać, czy nie, bo jest naprawdę specyficzna. Powiem Wam, że wbrew pozorom troszkę rzeczy się tutaj zmieści. Reszta rzeczy była na wagę, ale niektóre kurtki, torebki oraz buty zawsze mają konkretne ceny. I tak ona się właśnie prezentuje, mnie się bardzo podoba, według mnie będzie pasowała do bardzo wielu stylizacji. Fajna na jakąś randkę, na wieczór, do jakiejś codziennej stylizacji, także fajna na jesień czy na jakieś imprezy, więc no będzie miała naprawdę wiele funkcji. Ja już widzę ją z bardzo wieloma stylizacjami i myślę, że naprawdę fajnie może wyglądać. Jeszcze Wam później pokażę ją w zestawieniu z płaszczem, który kupiłam, ale to za chwilę. Kolejna rzecz, którą wzięłam, to wody i ja ich nie przymierzałam, bo stwierdziłam, że nie będę już tam zajmować zbyt długo przymierzalni i tak już tam dość długo siedziałam, bo wiecie, jak ja już zaczynam przymierzać, to naprawdę czasami zajmuje to mnóstwo czasu. Więc stwierdziłam, że wezmę to na oko. Body zapinane tutaj na dole, na zwykły rzep. Pokażę Wam je dokładniej na szafie, nie będę ich przymierzać, bo one są naprawdę strasznie prześwitujące. I stwierdziłam, że może je sprzedam, bo są naprawdę przepiękne, ale nawet jak dla mnie są naprawdę zbyt przeźroczyste. No jak widzicie, można tutaj zobaczyć mnie przez to. Także przepiękna koronka. Naprawdę one są świetnie wykonane. Z tyłu są na takie paseczki. Tutaj mają regulowane ramionczka. Jest to naprawdę bardzo dobra firma według mnie. One są w rozmiarze 38, mają taki przepiękny beżowy odcień. I są naprawdę bardzo ponętne, także bardzo mi się spodobały, stwierdziłam, że warto je wziąć, bo takie rzeczy są bardzo drogie, a dostać taką rzecz w lumpach za takie grosze, one to jest bardzo lekkie, więc naprawdę mało za to zapłaciłam. No cudowne, cudowności. Dobra, słuchajcie, to jest rzecz wspaniała, według mnie. Jest to płaszczyk z Atmosphere. Słuchajcie, on jest ogromny, bo on jest w rozmiarze 46. Ale nie mogłam się powstrzymać, żeby go nie wziąć. Kosztował 30 zł, a sprawdziłam, bo słuchajcie, tutaj są wszelkie metki. I nie dość, że są metki, to nawet ma dodatkowy guzik, więc ten płaszcz jest całkowicie nowy. Za 30 zł, naprawdę przepiękny ma fason. Jest przepięknie skrojony, co prawda jak zwykle na mnie za duży, no 46 rozmiar, co nie ma się co dziwić. Ale nie mogłam się powstrzymać, żeby go nie wziąć, strasznie mi się spodobał ten materiał. Jedyne co mi się w nim nie podoba, to fakt, że on ma takie rękawki 3/4, że one są takie ni to krótkie, ni to długie, ciężko mi jest stwierdzić, ale on jest cudowny. Zaraz Wam przymierzę, dołożę do tego tą torebeczkę oraz przyniosłam sobie tutaj już takie wyższe buciki i Wam pokażę, jak to wszystko razem wygląda. Ja jestem ogólnie zakochana, powiem Wam szczerze, w nim i będzie to mój must have na jesień. Dobra, jednak nie będę zakładać butów, bo i tak ich nie będzie widać, za to dołożę torebeczkę. I zobaczcie, co myślicie.
Myślałam, że on ma tutaj kieszenie, a ma kieszenie, ale tylko takie udawane. No, dla mnie on jest przepiękny, zaraz jeszcze podejdę bliżej. Mam nadzieję, że w ogóle mnie tutaj widać z takiej odległości. Wiadomo, jest trochę duży, ale jest tak fantastycznie skrojony. No ja myślę, że on jest taki bardzo elegancki, taki z lekka wygląda jak satynowy. Jest dość ciepły, także na pewno w nim też nie zmarznę. Ma takie przepiękne guziki tutaj. Bardzo mi się też podoba ten kołnierzyk. Wydaje się być taki vintage. No bo tak jak wam wspomniałam, te rękawy mnie tylko nie przekonują, ale już z tym nic nie zrobię. Ale nadają z drugiej strony taki urok. Bardzo mi się też podobają te guziki. One są takie okrągłe, w takim samym odcieniu jak cały płaszczyk, co mi się właśnie bardzo podoba. No i myślę, że też największym atutem jest to, że jest związany w talii, dzięki czemu można sobie tą talię podkreślić. I nie będzie on taki prosty, tylko tutaj będziemy mieć podkreślone wszystko, co powinno być. Myślę, że on się też fajnie sprawdzi do sukienki, bo on ma sam taki trochę sukienkowy krój. W swoim życiu dorwałam bardzo dużo sukienek, które potem ubierałam na jakieś śluby, osiemnastki, ale słuchajcie, wydaje mi się, że ta sukienka przebija wszystkie, a przynajmniej większość tych, które kiedykolwiek udało mi się dorwać w lumpeksie. Zobaczcie, jak ona się prezentuje. To jest taka sukieneczka. Ona może tak tutaj nie wygląda jeszcze szałowo, ale zobaczycie, jak ona potem wygląda na mnie. Ona jest ogólnie na mnie troszkę za duża i za długa, ale oczywiście to wszystko można skrócić. To jest ogólnie w taki sposób. I przy środek jest taki paseczek. Ona jest maxi i jest naprawdę długa, długa. Fajnie podkreśla figurę, jest delikatnie prześwitująca, no może nawet nie delikatnie. Prześwitująca jest tutaj od pasa w dół, że nogi prześwitują, więc będę musiała pod to brać jakąś halkę i wiem, że to będzie sukienka, którą ubiorę na najbliższe wesele, na które pójdę, a kiedy pójdę, nie mam pojęcia, ale jeśli pójdę, to ubiorę właśnie ją. I zobaczcie, ta sukieneczka prezentuje się o tak, mam nadzieję, że mnie widać. Ona jest naprawdę długa. Ja mam już ubrane do niej teraz wysokie buty, ja sobie tutaj pociągnę, pokażę wam jakie. Jeszcze zaraz pokażę wam się bliżej oczywiście. Na razie nie ubrałam pod to stanika, żeby wam pokazać, jak to tak wygląda. Nawet nie mam teraz przy sobie żadnego, więc... tylko dodać, że ten płaszczyk, jak sobie przeliczyłam funty, kosztowało 150 zł, a ja go kupiłam za 30, także to jest w ogóle hit. Kolejna rzecz, body. I one są już zapinane tutaj z tyłu. Ojejku, czekajcie, bo ja przecież ją przymierzałam i coś mi się tutaj poplątało. Przymierzałam, czy w ogóle są mi dobre, bo oczywiście nie przymierzałam ich. Przepiękna koroneczka, idealna na mały biust. One dodatkowo mają tutaj takie wszyte wkładki, żeby tutaj właśnie tak wszystko nie prześwitywało. I dopiero zauważyłam, gdy je kupiłam, że one są takie naprawdę mocno wycięte, że to są takie stringi. O, widzicie? I one są jeszcze zapinane dodatkowo z tyłu, jak zwykły staniczek. Tutaj mają. I myślę, że są naprawdę przepiękne. I myślę, że pokażę wam na mnie, może niekoniecznie z tyłu, ale pokażę wam mniej więcej, jak one się prezentują. Mamy sobie na majtki na razie, no i w ten sposób się prezentują. Fajnie wycięte, że one są właśnie tak do góry. No i tak jak możecie zauważyć, bardzo fajnie się tutaj układają w biuście. No i mają tutaj właśnie z tyłu to zapinanie. No i tutaj już wam dalej nie będę pokazywać, ale jak możecie zauważyć, są bardzo mocno wycięte. Ale naprawdę... bardzo mi się podobają. Mam tutaj ostatnią rzecz. Jest to taka sukienka HM, rozmiar XS, którą nakłada się na strój kąpielowy. I ona jest tak bardzo ładnie wyszywana. Ja widzę pod to właśnie ten mój neonowy strój kąpielowy. Na to właśnie ta sukieneczka na lato i myślę, że naprawdę fajnie może to wyglądać. Pokazuję wam tak, bo stwierdziłam, że może wam pokażę co na te body, na to body, bo nie mam tutaj żadnego stroju kąpielowego. Więc tak mniej więcej wam to założę teraz i pokażę, jak to się prezentuje. Bardzo ładne, myślę, że w sieciówce musiałabym za to dać kupę siana, zresztą jak ze wszystkim.
Na przykład nie wyobrażam sobie, ile musiałabym dać za tą sukienkę czerwoną, bo ona jest naprawdę mocno czerwona, taka podchodząca pod taki ciemną czerwień, a w aparacie wyglądała na taką bardzo jaśniutką, wręcz różową, ale ona jest czerwona, zapewniam was, więc podejrzewam, że za taką kieckę co najmniej 200-250 zł musiałabym dać. No i tak to się prezentuje. No na mnie jest spoko dopasowane, takie jak widzicie za udo. No takie zwykłe do zarzucenia na plażę. Myślę, że spoczko. I słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taki krótki, ale bardzo treściwy haul wam się spodobał. Ja jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Uważam, że też nie zapłaciłam jakoś bardzo dużo. Myślę, że rzeczy były tego warte. Dajcie mi znać, która rzecz spodobała wam się najbardziej. Czy w ogóle wam się coś spodobało. Zostawcie kciuka w górę i subskrypcję, żeby nie ominąć kolejnych filmów. I dziękuję za oglądanie.